Znajdujemy się na górze Świętego Marcina, najbardziej na północ wysuniętym wzniesieniu Karpat. To tutaj od XIV wieku znajdował się zamek, którego panowie byli właścicielami położonego poniżej prywatnego miasta. Zapraszamy do Tarnowa, miasta nie tylko najcieplejszego w Polsce i pełnego zabytków, ale także niezwykłych ludzi, przedsiębiorców, wojskowych, artystów i wynalazców. Początki Tarnowa związane są z Górą Świętego Marcina. Liczące sobie 384 metry wysokości nad poziomem morza wzgórze porastają krzewy tarniny. Według kronikarza Jana Długosza to od nich wywodzi się nazwa miasta. Poniżej szczytu znajdują się nieliczne pozostałości po jednym z najpotężniejszych możnowładczych zamków. Wzniósł go na początku XIV wieku wojewoda krakowski Spycimir Herbuleliwa. Był to prawdopodobnie pierwszy zamek na ziemiach polskich z atrybutami rezydencji monarszej, okrągłej cylindrycznej wieży i kaplicy. W XVI wieku potomek Spycimira, Jan Amor Tarnowski, przebudował gotycki zamek w duchu renesansu. W zamku znajdowało się ponad 100 pomieszczeń, z tego 35 ogrzewanych. Na zamku gościły znamienite osobistości. Królowie polscy, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary, jego małżonka Bona, a także poeci Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Na krótko Tarnowska warownia została schronieniem króla Węgier, Jana Zapoli i jego dworu. Gdy władca odzyskał tron, w dowód wdzięczności za gościnę wydał przywilej zwalniający tarnowskich kupców z węgierskich opłat celnych. Wiek XVII to powolny upadek zamku, zakończony jego rozbiórką w następnym stuleciu. Obecnie widoczna jest niewielka część jego przyziemi. Od czasu do czasu powracają głosy sugerujące odbudowę tej wspaniałej rezydencji. W tym samym czasie, w 1330 roku, w pewnym oddaleniu od góry Świętego Marcina, wspomniany Spycimir założył miasto na podstawie przywileju nadanego mu przez króla Władysława Łokietka. Przypomina o tym pomnik przy ulicy Wałowej, ukazujący polskiego króla. Trzykrotnie w ciągu dnia rozbrzmiewa w tym miejscu Bogu Rodzica, najstarsza pieśń napisana w języku polskim. Dzięki opiece swoich właścicieli Tarnów rozkwitał. Pomyślnie rozwijał się handel i rzemiosło. Życie tętniło w mieście bronionym murami miejskimi i wałami. Centrum miasta stanowił nieduży rynek. Świadkiem tamtych czasów jest jeden z najpiękniejszych renesansowych ratuszów. Jego attyka z maszkaronami ma swój pierwowzór w krakowskich sukiennicach. Kamienice wokół rynku pochodzą z różnych epok. Te z podcieniami są przykładem mieszczańskiej architektury doby renesansu. Nieopodal rynku wznosi się XIV-wieczna bazylika katedralna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Wnętrze tej wielokrotnie przebudowywanej świątyni mieści jeden z najcenniejszych w Europie zbiorów rzeźby nagrobnej doby renesansu i baroku. Są to pomniki nagrobne przedstawicieli rodzin Tarnowskich i Ostrogskich, właścicieli miasta, którzy kościół przekształcili w swoiste mauzoleum swoich rodów. Najstarszy w katedrze jest nagrobek wnuczki najsłynniejszego polskiego rycerza Zawiszy Czarnego, Barbary z Rożnowa. Pomnik innej kobiety, Barbary Stęczyńskich-Tarnowskiej, jest uważany za najpiękniejszy renesansowy portret kobiecy w Europie. Wyszedł on prawdopodobnie spod dłuta samego Bartolomeo Bereciego, projektanta kaplicy zygmuntowskiej i części krużganków na Wawelu. Z postacią włoskiego mistrza związany jest też tak zwany pomnik trzech Janów: Jana Amora Młodszego, Jana i zmarłego w niemowlęctwie Jana Aleksandra Tarnowskiego. Najbardziej imponujące pomniki znajdują się w prezbiterium. Po lewej stronie można zobaczyć najwyższy pomnik renesansowy w Europie Jana i Jana Krzysztofa Tarnowskich. Twórcą tego arcydzieła jest Gian Maria Padovano, artysta pracujący głównie w Krakowie i Małopolsce na zamówienie króla, szlachty i mieszczan. Równie ogromne wrażenie sprawia znajdujący się na przeciwległej ścianie prezbiterium pomnik księcia Janusza Ostrogskiego i jego małżonki Zuzanny. Autorem jest Hans Pfister, słynny z prac przy kaplicy Bojmów we Lwowie. To właśnie z protekcji księcia Janusza Ostrogskiego skorzystali przybyli do Tarnowa w 1560 roku Szkoci, uciekający z ojczyzny przed prześladowaniami religijnymi. Było to zaledwie 15 rodzin spośród 100-tysięcznej rzeszy Szkotów zamieszkujących wtedy w Rzeczpospolitej. W niedużym jednak mieście jak Tarnów, pół wieku później stanowili blisko połowę wszystkich kupców i zdominowali tutejszy handel. Inną znaczącą mniejszością była ludność żydowska. Mieszkający wcześniej na przedmieściach Żydzi zamieszkali w obrębie murów miejskich w XVI wieku. Zajmowali oni zwarty obszar w okolicy rynku. Ich głównym zajęciem był handel oraz od XIX wieku drobny przemysł. II wojna światowa przyniosła niemal całkowitą zagładę społeczności żydowskiej. Wielu jej przedstawicieli zostało zamordowanych w czerwcu 1942 roku na Tarnowskim Rynku, wielu wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Niemym świadkiem tej tragicznej historii jest bima starej synagogi, czyli podwyższona część wewnątrz budynku służąca do czytania i studiowania Tory. Niemieccy okupanci podpalili synagogę w listopadzie 1939 roku, a następnie nakazali ją rozebrać. Nieopodal znajdował się budynek mykwy, czyli łaźni rytualnej zbudowanej w orientalnym stylu. Dawna łaźnia jest związana z historią pierwszego transportu więźniów do nowo powstałego obozu w Auschwitz. 13 czerwca 1940 roku, to jest w przeddzień planowanego masowego transportu do obozu, przywieziono tutaj więźniów z Tarnowskiego więzienia. Byli nimi głównie przedstawiciele polskiej inteligencji oraz członkowie ruchu oporu. Zostali oni poddani kąpieli i dezynfekcji. Dzień później, 14 czerwca, wyprowadzono ich na pobliski plac, uformowano w kolumnę, po czym pod silną eskortą ulicą Wałową i Krakowską poprowadzono na rampę Tarnowskiego Dworca Kolejowego. Tragiczne wydarzenie upamiętniają pomniki przed budynkiem dawnej łaźni oraz na peronie dworcowym.
Pomimo zniszczeń, jakie przynosiły wojny i klęski żywiołowe, Tarnów zawsze podnosił się z upadku. Było to możliwe dzięki jego mieszkańcom. Byli wśród nich ludzie niezwykli, tacy jak Jan Szczepanik, nazwany polskim Edisonem. Mieszkający w Tarnowie w pierwszej ćwierci XX wieku wynalazca był autorem urządzeń, które zostały docenione wiele lat po jego śmierci. Wiele patentów było związane z kolorowym obrazem, jak telektroskop, urządzenie przekazujące na odległość kolorowy obraz i dźwięk. Jedynie brak dużych instytucji nadawczych opóźnił o dziesięciolecia powstanie kolorowej telewizji. Innym wynalazkiem wyprzedzającym epokę był fotoskulptor, urządzenie do kopiowania trójwymiarowego obrazu. Niestety, na przyjęcie się drukarki 3D było za wcześnie. Współcześni Szczepanikowi sięgali nadal po tradycyjne sposoby utrwalania rzeczywistości. Przy ulicy Kaczkowskiego, naprzeciw pierwszej w mieście łaźni parowej Neptun, istniał zakład fotograficzny, który przez 90 lat prowadziła rodzina Mroczkowskich. Podobnie jak w naszych podróżach po innych miastach, chcielibyśmy teraz zaprosić na krótką podróż w czasie i spotkanie z dawnymi mieszkańcami i widokami Tarnowa. Jednym z często fotografowanych miejsc był Plac Sobieskiego, dawny plac pocztowy, gdzie znajdowała się dyliżansownia, urząd pocztowy i hotel, który prowadziła jedna z pierwszych kobiet interesu w Tarnowie, pani Aurelia Serda. Z racji swojego zajęcia była nazwana postmistrzenią. Obecnie na środku placu stoi replika Biedronki, jak o tramwaju mawiali tarnowianie. Pełniąca funkcję kawiarni przypomina czasy tramwaju uruchomionego w mieście w 1911 roku dla połączenia centrum z dworcem kolejowym. Były to czasy, gdy Tarnów był trzecim największym miastem Galicji po Lwowie i Krakowie. Tramwaj niestety został zlikwidowany w 1942 roku przez Niemców. Nieopodal placu znajduje się ulica Wałowa, wytyczona w XVIII wieku wzdłuż dawnych wałów miejskich. Mieszkańcy nazywali ją potocznie drogą lub gościńcem cesarskim, gdyż była częścią traktu łączącego Kraków z Lwowem. Przez dziesięciolecia była to bardzo ruchliwa ulica, pełna gwaru, z licznymi sklepikami oraz zajazdami i hotelami.
30 lat temu ulica Wałowa została zamknięta dla ruchu samochodowego i zamieniona w deptak. Spacerując nią, można zatrzymać się w jednej z licznych cukierni lub przystanąć, a czasem przysiąść, obok pomnika najbardziej lubianych przez tarnowian poetów. Przy ulicy Wałowej znajduje się również pomnik bohatera narodowego Węgier, generała Józefa Bema, nazywanego przez Węgrów pieszczotliwie ojczulkiem Bemem. Sam Józef Bem przebywał w Tarnowie bardzo krótko. Przyszedł na świat w jednym z domów na przedmieściu zwanym Burkiem, co upamiętnia tablica na kamienicy, która powstała później na tym miejscu. Niedługo po urodzeniu Józefa rodzina przyszłego bohatera przeniosła się do Krakowa. Do Tarnowa Józef Bem wrócił po śmierci. W 1929 roku, po 3 latach starań władz polskich, trumna z jego ciałem została sprowadzona z Aleppo w Syrii, gdzie zmarł na malarię. Ponieważ pod koniec życia, aby móc walczyć w armii tureckiej, przeszedł na islam, po sprowadzeniu do Polski nie mógł być pochowany jak inni bohaterowie w kościele lub na chrześcijańskim cmentarzu. Z tego powodu jego doczesne szczątki spoczęły w specjalnym mauzoleum składającym się z sarkofagu stojącym na 6 kolumnach korynckich. Autorem pomnika był słynny krakowski architekt Adolf Szyszko Bohusz. Pomnik sprawia niezwykłe wrażenie, ponieważ znajduje się na środku stawu w Parku Strzeleckim, jednym z najpopularniejszych wśród tarnowian miejsc ucieczki przed letnią spiekotą. Wielkim znawcą i dokumentalistą biografii Józefa Bema był Węgier z urodzenia, Polak z wyboru, Norbert Lipoczy. Mieszkający od końca lat 20. XX wieku w Tarnowie pan Lipoczy, kolekcjoner i winiarz, był potomkiem rodu zajmującego się produkcją wina już od XVI wieku. Był on godnym kontynuatorem rodzinnych tradycji. Dostarczał 90% wina mszalnego oraz na ziemiańskie stoły. Jego tokaj był najlepszy, a zarazem najtańszy. Zwykł mawiać, że wino to wszystkimi zapachami ziemi i całą mocą słońca błogosławiony, najstarszy, najszlachetniejszy i życiu najbliższy dar przyrody. Jak po takich słowach nie udać się do jednej z winnic położonych zaledwie 15 kilometrów od Tarnowa? Można wybrać odwiedziny w jednej lub kilku winnicach wchodzących w skład enotarnowskie i po dniu pełnym wrażeń poświęconym na zwiedzanie miasta zrelaksować się z kieliszkiem doskonałego wina w ręku, podziwiając jednocześnie wspaniałe widoki na przykład na Dolinę Dunajca. Zasubskrybuj nasz kanał i wybierz się do Tarnowa, nazywanego polskim biegunem ciepła.